Bardzo dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie. Ja pójdę tam. I mamy taki mały toast za to, że dzisiaj spotkały się dwie ligi. Są rozmowy na temat połączenia lig wędkarskich i że nasza współpraca tak bardzo dobrze idzie do przodu. Chciałbym zaproponować toast za rok, który się odbył i za przyszły, aby było wszystko jak najlepiej, aby nasze ligi się połączyły. No i żeby to nasze wędkarstwo działało jak najlepiej. Zdrowie, panowie. Zdrowie. Zdrowie. Żebyśmy się za rok spotkali w większym jeszcze gronie niż teraz. Na wstępie przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim sponsorom Grand Prix zaprzyjaźnionych kół i klubów. Teraz wymienię wszystkich sponsorów naszej ligi. Jest to sklep wędkarski Spławik, Szafirowa 24 Lublin, który dzisiaj reprezentuje Marcin Kasprzak. Firma Cupido, Robinson, Galicja, producent marki Kernał. Jest to firma, która jest bardzo zainteresowana sponsoringiem na przyszły rok. Niedługo dojedzie do nas przedstawiciel marki, będzie razem z nami bawił się dzisiaj na imprezie i będziemy rozmawiali na temat sponsoringu w przyszłym roku. Firma Santander Consumer Bank. O, dobrze brzmi. Daniel Krawczyk Tomax. Adrian Grodziński. Autocentrum. Brawa dla Adriana. Burmistrz miasta i gminy Bełżyce Ryszard Góra, jak co roku ze względu na to, że miał daleki wyjazd służbowy, nie mógł do nas dzisiaj dotrzeć. Specjaliści RTV AGD. Firma Tristar, producent sprzętu AGD. Nałęczowska spółka handlowa Grzegorz Kobus. Sklep AGD RTV Bełżyce. Sklep wędkarski Ryba Bełżyce. Tomasz Iwanowski, producent zanęt Stynka. Witryjów Puchary. I oczywiście nasz główny sponsor strategiczny, który zaoferował sponsoring w przyszłym roku. Lakiery samochodowe. Teraz chciałbym rozdać dla wszystkich uczestników takie drobne upominki. Wszyscy, którzy startowali w lubelskiej lidze spławikowej i w Grand Prix zaprzyjaźnionych kół. Proszę kolegów o rozdanie drobnych upominków. Koledzy, chciałem teraz wręczyć naszym wieloletnim sponsorom takie drobne podziękowania. Są przygotowane w tej chwili cztery dla prezesa Nałęczowskiej Spółki Handlowej Grzegorza Kobuza, który nie mógł dzisiaj uczestniczyć w naszej imprezie, chociaż bardzo chciał i wstępnie miał z nami być. Jest przygotowane takie podziękowanie. Dla Ryszarda Góry, burmistrza miasta i gminy Bełżyce, który prawdopodobnie, jeśli się uda, jeszcze do nas dzisiaj dotrze. Kwestia, jak ułoży mu się droga powrotna z imprezy, którą ma. Dla Daniela Krawczyka z firmy Tomax. Podziękowanie odbierze Adrian Grodziński, serdeczny kolega. Zapraszamy. Brawo! I od
razu chciałbym Adrianowi wręczyć również podziękowanie za wieloletnią pomoc w organizacji Grand Prix Zaprzyjaźnionych Kół oraz sponsoring. Adrian prowadzi przeglądy samochodowe, naprawę samochodów, także koledzy, wiecie, trzymajcie się. Dziękujemy serdecznie. Przejdziemy teraz do kategorii junior kobieta. Trzecie miejsce w kategorii junior kobieta zajął kolega Ernest Winnicki z Poniatowej, z drużyny Miwardi Ryba Bełżyce. I zapraszam kapitana drużyny Łukasza Gustawa o odebranie tej nagrody. Kolega nie mógł dzisiaj dotrzeć do nas. Zostałem kapitanem. Czas nie oszła, nie? Drugie miejsce zajęła koleżanka Paulina Wasilewska. Też nie mogła dotrzeć, nie dostała wolnego w pracy dzisiaj. Puchar przekażemy oczywiście. Pierwsze miejsce w kategorii junior kobieta zajęła koleżanka Joanna Kutrzepa. Nowe nazwisko! Ale debiut. Panowie, proszę o wielkie brawa, bo jest to kolega, który dzięki swojej uprzejmości zaoferował nam sponsoring w tym roku. Jest to reprezentant firmy Kernał. Brawo. Prosimy o zajęcie miejsca. Zaskoczeniem tego sezonu, niesamowitym, sam się tego nie spodziewałem, jest największa waga ryb naszego cyklu. Kolega również się nie spodziewał. Jest to nasz strategiczny sponsor, Bogdan Wąsik. Brawo! 31555 punktów! Brawo! Niestety mu brały. Brawo! Stój, Chciałbym w tym momencie wręczyć statuetkę za Wiślanego Leszcza, Tomasz Ożga. Brawo! O wadze 3145 punktów. Takiego Leszcza świat nie widział. Ale ci pojechał. Indywidualnie w sezonie 2016 w Grand Prix Zaprzyjaźnionych Kół 11 miejsce zajął kolega Kamil Skrzypek. Ponieważ urodziło mu się dziecko, nie mógł dzisiaj przybyć do nas. Ale pijce przytulił. 10 miejsce zajął kolega Andrzej Wasis. Ty nie jeździ za dużo na zawody, by cię drugie urodził. Dziewiąte miejsce, Łukasz Gustaw. Thank you.
Przypomnę, że z drużyny mi Wardi Ryba Bełżyce. To kapitan. No, kapitan. Trudno. Brawo. Ósme miejsce, Paweł Chondra. Brawo. Brawo. Paweł. Paweł. Hej, nie, nie, bił brawo. Na zajęcie siódmego miejsca dla pana kolegi Rafała Walczaka. Szóste miejsce, kolega Arkadiusz Nakonieczka. Piąte miejsce, Sławomir Staroń. Jeszcze jedno? Darek, no bo wiesz, blokujesz ten. Ale klisz się nie przewinął. W tym momencie czwarte miejsce zajął Czarny Koń Zawodów, strategiczny sponsor Grand Prix za przyjaźnionych kół. Kolega Bogdan Wojsik. Tym kolegą to przesadziłeś. Szanowny mnie. Uważaj, uważaj. Daj tam rakę. Do bardzo? Z tym kolega go mocno przesadzał. On się pyta, gdzie dalej? Czy daj tam już kraja? No. Trzecie miejsce zajął kolega Mariusz Jasin. Trudno. Ale nie w następnym roku. Niespodziewanie w szaleńczej walce o pierwsze miejsce złapał trochę zadyszki z drużyny Mi Wargi Ryba Bełżyce zajął Tomasz Ożga. Ale nadąża za trendy, bo i ten Lewandowski go nas strzelił. On tam. Andrzej go nas strzelił. Jak to jest? Teraz najważniejszy puchar sezonu 2016. Uwaga. Nasz serdeczny kolega Bogusław Łacy. Jak go przerobił? On jeździł z Bogdanem, niech powie, ile go to kosztowało. Koledzy, chciałbym dodatkowo powiedzieć, że kolega Bogusław Łacek zapewnił sobie zwycięstwo przed ostatnią turą. Także w pierwszym turach był zwycięstwo. Dokładnie po pierwszej turze. Pokaż medal.
W tym sezonie drużynowa walka była bardzo zaciekła i do ostatniej tury nie było wiadomo, jak rozwiną się miejsca drugie, trzecie i czwarte. Czwarte miejsce drużynowo zajęła drużyna Start Dęblin i zapraszam w tej chwili serdecznie kolega Arkadiusza na Kłodzieńczkę, Krzysztofa Piotrowskiego i Krzysztofa Marczaka. Trzecie miejsce drużynowo zajęła drużyna Sars Haczy. Drugie miejsce drużynowo. Miwardi Ryba Bełżyce, Michał Kępa, Łukasz Gusta, Oszka Tomasz, Walczak Rafa. Wędnie się. Kubalowy jak spadł będą, to go zaszczelili. Bo on nie ma, zakładaj. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy najlepszej drużynie 2016 roku Grand Prix zaprzyjaźnionych kół. Drużynowo zwyciężyła Stynka Lerby Team. Zawodnik Staroń, Bogdan Wąsik, Mariusz Jasik, Bogusław Płacek. Drugi. Gratuluję. Nie, musimy się. Bogu, zamieni się. Mariusz? Stanę w lidze kół, nie wygraliście? On jest mały Stawek. Okej, dawaj. Dziękuję.